I tam witam serdecznie w kolejnym odcinku z gry Dying Light. Moi drodzy, kontynuujemy naszą podróż dokładnie od zakończenia wczorajszego. No i my musimy teraz, moi drodzy, spotkać się z Jade w czerwonym budynku nad szmaragdowym kanałem. I niestety, co najgorsza, jest już godzina po dziewiątej, czyli noc. No i wiecie, jak to tutaj w nocy paskudnie, tak? Ale dobrze, już jestem blisko. Z tego co widzę, już jestem blisko, cholera jasna. Co mi to daje? Chyba dużo. Gdzie ona jest? Boże. Jade! Jade! Co się stanie ze skorpionem, gdy wyrwiesz mu żądło? Roy, Ukraine, Rais porwał Jade i są w jakimś muzeum. Wiesz może, co miał na myśli? Muzeum? Tak. Rais używa go jako głównej kwatery. Crane, nie możesz tam iść. To miejsce powstało jako twierdza. To pakowanie się w paszczę lwa. Doskonale wiem, że czeka mnie tam gorące przyjęcie. Ale musi być sposób, żebyś tam zagrać, jakoś ich zaskoczyć. Niech pomyślę. Może Tarik? Jest kustoszem muzeum. Powinien co nieco wiedzieć o dawnych lochach twierdzy. Dobrze, pogadam z nim. No dobra, szukaj budynku z ogrodem na dachu. Tam znajdziesz Tarika. Aha, no i jeszcze jedno. Jeśli dasz radę, poszukaj nowej broni. Przyda ci się. Jeszcze nowsza broń. Ja pierdzielę, zobaczcie, co się teraz szykuje. Moi drodzy, naprawdę wraz z całym przebiegiem... coś tutaj chyba puka w drzwi. Wraz z całym przebiegiem gry naprawdę... Cholera, nie uśmiecha mi się ładzić w nocy, jest to jakieś łóżko. Naprawdę cały czas akcja nam tutaj rośnie. O, coś tutaj mamy. Cholera jasna, ale coś tutaj jakby. Co w tym pomieszczonku jest? Chyba tyle. Poczekajcie, zobaczmy jeszcze w planach. Czy mogę sobie wytworzyć jakieś apteczki przykładowo? Tworzenie kolejnej. Mamy już 5 apteczek, super. Dobra, już nie mogę. Wytrychy. Wspomagacz widzenia w ciemności. Odporności, wytrzymałości. Co to jest to? Trucizna ze sprintera, niebo. Co otrzymasz, jeśli połączysz kurewsko dużą broń do walki wręcz ze strzykawką z trucizną? Dawać. Aha, nie mam, dobra, nie mam tutaj asortymentów. Najlepsze dla mężczyzn, dla biegacza, który chce radzić prądem masowo, ale nie ma co marnować na to zbyt wiele czasu. Generalnie mam tej, moi drodzy. Dobra, petardy sobie wytworzę. Generalnie mam tutaj jakby składniki, ale nie wiem, czego nie mogę wytworzyć tego. Też mnie ciekawi, jeszcze tego nie skminiłem, czy na przykład w takim byle jakim pokoju możemy tutaj odnaleźć jakiś wyro, no i się oczywiście przekimać. Widzę, że nie ma. Dobrze, musimy znaleźć kustosza całego muzeum. Do góry, do góry. A może będzie troszeczkę bezpieczniej, ale w nocy, w tej dzielnicy niezbyt mi się uśmiecha śmigać. Czyli co, moi drodzy, to muzeum jest twierdzą tego naszego największego wroga. Cholera, przejdźmy tu ładnie. Już nas widzą stwory na dole. Boże, na górze chyba już są one.
co to było za dźwięk? Cholera jasna! Coś mnie już tutaj widzi. Spierdzielamy. No chwytaj! Aj, cholera, spadłem! Dobra, lecimy. Nie ma tutaj stać. Czemu jest noc? Wow. Wow. Ja jestem w ogóle. Dobra, dobra, dobra. Jest na razie okej. Chyba zgubiłem jakiś pościg. Tu trochę... Tutaj troszeczkę spokojniej jest. Zgubiłem na pościg. Dobra, ale zaraz będę miał kolejny. Wow, nie do wody! Cholera jasna, gdzie tu jest do góry? Tutaj jest do góry. Dobrze, spokojnie. Tutaj mi chyba nic nie grozi. Zombiaki, z tego co wiem, wody za bardzo nie lubią. Jak się stąd wydostać teraz? Jasna cholera. Dobra, spierdzielamy. Mi tylko chodzi, żeby się przedostać z punktu A do B, ale już jesteśmy prawie. Już prawie jesteśmy, bo widzę, że to gdzieś jest tutaj po lewej. I z tego co pamiętam, ona mówiła, że na dachu mamy się spotkać, tak? Dobrze. Bezpieczna strefa. Aż mi ulżyło normalnie. Coś dla ciebie, przyjacielu. Ichsan? Jeśli szukasz jedzenia, lepiej stań w kolejce i czekaj jak wszyscy pozostali. Nie po to tu jestem. Nazywam się Crane. Jestem biegaczem. Powinienem czegoś wypatrywać na mieście? Skończyło nam się prawie wszystko. Jedzenie, woda, leki. Stare miasto nie powinno być biedniejsze od slabców, ale w tej chwili jest. Muszę przyznać, że przez to wszystko zaczynam wierzyć w plotki o wielkich zapasach, ukrytych gdzieś w mieście. Niestety jedyna osoba, która coś może o tym wiedzieć, to Tabit Erdal. A on nic nikomu nie powie. Gdzie go znajdę? O drugiej stronie miasta. Nie jest niebezpieczny, tylko trudny. Pracował w urzędzie miasta i bywa skrajnym biurokratą. Postaraj się go nie zabić, ale jeśli będziesz musiał go zabić, w pełni to zrozumiem. To jest misja poboczna oczywiście. Takie buty. Dobra, na razie się z tym wstrzymamy, dlatego że są ważniejsze tutaj rzeczy na głowie u nas. Darik? Czego chcesz? Nie mamy tu nic poza odrobiną jedzenia. Spokojnie, przysłała mnie Troy. Troy, dzięki Bogu. Odkąd znalazłem tego dzieciaka, cały chodzę z nerwów. On nie ma nikogo, a ja nie wiem, jak zajmować się dziećmi, wiesz? Nie dlatego tu jestem. Ale Troy obiecała, że kogoś przyślę. Muszę się dostać do muzeum. Do muzeum? Ale Troy mówiła, że ktoś przyjdzie pomóc. Obiecała. Spokojnie, Tarik. Powiedz mi, jak się dostać do muzeum, a pomogę ci rozwiązać ten problem. Raiz rządzi w muzeum. Zabije cię na miejscu. Dlatego nie może mnie zobaczyć. Troy mówiła, że byłeś tam kustoszem i że jeśli ktoś wie, jak się tam zakraść, to ty. Zatem? Masz może sprzęt do nurkowania? Nie. Szkoda, jest wejście pod powierzchnią szmaragdowego stawu, ale tam jest ładny kawałek do przepłynięcia pod wodą. Bez sprzętu najpewniej utoniesz. Najpewniej to nie na pewno. Więc zaryzykuję. No i co teraz? Dobrze, mamy znaleźć podwodne wejście w szmaragdowym stawie, aby dostać się do środka muzeum. Jednak jak słyszeliście, tam naprawdę trzeba kawał drogi przepłynąć. Gdzie ten szmaragdowy staw? Czekajcie. Gdzieś wyżej mnie. Czyli to będzie w dół jakby. Ja pierdzielę, taki kawał drogi mam przebiec? Co ryzykujemy o tej godzinie? Jakoś się inaczej robi na niebie, tak
jak mam szczery być. Chociaż jest wszędzie takie niebo, czyli to nie. Nie od godziny zależy. No comment. No comment, naprawdę. Gdzie my jesteśmy? Dobra. Więc stąd trzeba się wynieść, ale tylko czekajcie, teraz tak. Noż cholera jasna! Dobra, biegniemy tam. Mam mało życia, ale może dam radę, nie wiem. Musiałem spaść lekowato. Szmaragdowa, jak? Szmaragdowy staw. Już myślałem, że komnata szmaragdowa. To tylko druga wojna światowa w głowie. O nie, 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 o nie! Będzie mnie gonił ten ciul! Dobra, czekajcie, znika mu z oczu z tego co widzę, ale na styk! Naprawdę, ja pierdzielę na styk! Przeżywasz noc? Już jest ranek? Ja wiem, ranki są tutaj generalnie trochę krótsze. Przebiegam tutaj? Chyba tak. Dobra, to tutaj już teraz spoko będzie. Widzicie to? Kto to jest? Kto to jest? Jasna cholera! Masakra, kto to był? Jacyś ludzie Rajsa chyba. Dobra, no nie fajnie było, nie fajnie, ale trzeba jakoś tam przebiec. Dobra. Troszeczkę się może uspokoimy, popłyniemy sobie elegancko wodą na drugi brzeg. Snake Wind, trochę drogi na szczepę. Nie wiem, czy to nie jest... przykładowo to coś na górze. Ta miejscówka, widzicie taką wieżyczkę tam na górze? Podwodne wejście do w szmaragdowym stawie. Chyba, że tutaj. To będzie gdzieś tutaj może. Tak, mówiłem, dobrze, gdzieś tutaj będzie to. Czyli ta miejscówka na górze, ale jak się do niej tam dostać, na tą górę, to szczerze nie mam pojęcia. A, znajdź podwodne wejście. Chwila. Podwodne wejście. Czy wy tutaj coś widzicie? Dobra, ale poczekajcie, tutaj mamy schody, czyli można sugerować, że kiedyś tutaj było jakieś wejście. Patrzcie, tutaj coś jest. No dobra, ale muszę na chwilę na górę wypłynąć, bo ja mi tutaj oddechu na bank zabraknie. Jasny gwint, to może być ciężkie. Dobra, jedziemy. O ile to jest w ogóle to? Jasny gwint, faktycznie tutaj by się przydało jakieś ten... No nie, jeszcze jakieś niespodzianki nas czekają. Dobra, jak na razie idzie ok. Cholera, patrzcie, mam oddechu tylko. Dobra, dobra, dobra. No nie wiem, czy głupoty nie zrobiłem, ale tutaj mogę też wypłynąć, ok. Tutaj co dalej? Moi drodzy, co tutaj dalej? Chyba to. Dobra, do góry. Garnizon Rajsa. Ja pierdziele, jestem tak słabo przygotowany do tego. Troy doskonale wiedziała, o jakie muzeum chodzi Rajsowi. Ten budynek był pierwotnie twierdzą i teraz jest najsilniejszą placówką Rajsa w sektorze 0.
Muszę dostać się do środka, zanim Jade poważnie ucierpi. Albo zginie, albo gorzej. Albo zostanę zamieniona w zombiaka. Nic nie widać. O, lepiej. Znajdź wejście do muzeum. Dobra, może być ciężko. Kawał drogi nas czeka. Jasny gwint. Smutny widok. Ale wyczuwam, że tutaj nas czeka dużo zabawy pod wodą. Jasna cholera, już nie mam oddechu. Tutaj. Nie wiem, czy tutaj nie będzie parę prób po prostu do wykonania, aż w końcu tą misję wykonamy i wtedy ja już się duszę. Wtedy na pamięć będę leciał. Tutaj w dół. No jasne, ja już nie mam oddechu. Czekajcie, czekajcie. Jest. Dobra, lecimy dalej. Dobra, tutaj jest przejście. No szybciej chyba nie mogę płynąć. Dobra. Już oddech nas łapie. Już nasz bohater się dusi. Chyba tędy. Dawaj, mały. Tutaj trzeba dopłynąć z tego, co widzę. Tutaj znowu w ten tunel. Dawaj. Kondycję to ty masz, nie powiem. No dawaj. Do góry. Jasny gwint. Okej. Dobra, teraz tam. Okej. Teraz tutaj. Super. O, tak, nie! Nie teraz! Zobaczcie, ten nasz bohater cały czas ma te dziwne ataki. Droj? Słyszycie? Jestem w środku. To była ta łatwa część. Zdajesz sobie z tego sprawę? Beznadziejnie podnosisz na duchu, wiesz? Nie od tego jestem, ale powodzenia. Łatwiejsza część. Dobra. O nie. Dobra, nie ten guzik. O cholera. Też tego się spodziewałem. Dobra. Nie wiem, doskoczymy tam aż? No, powiedzmy, że tak. Aha, apteczka nam potrzebna już jest. Cisza! O kurde! Jasny gwint. Hej, ty! Jasny gwint. O, moi drodzy, wydaje mi się, że to jest idealny moment, żeby zakończyć odcineczek. To, co się będzie działo, zobaczycie na pewno w kolejnym filmie. Ja już muszę generalnie kończyć, więc dla mnie to jest naprawdę super moment, żeby ten odcinek zakończać, więc widzimy się już, obiecuję, jutro w kolejnym odcinku z tej gry. To by było na tyle, trzymajcie się, cześć!